Oba mecze stały na wysokim poziomie. Nie obyło się bez prostych błędów, ale na brak widowiskowej gry kibice nie mogli narzekać. Zarówno we Wrocławiu, jak i pod Wawelem Wisła i Śląsk grały do przodu. Rewanż idealnie ułożył się przyjezdnym. Od początku meczu mistrzowie Polski grali dobrze i zagrażali bramce Siergieja Parejki. Swoje sytuacje mieli też podopieczni Tomasza Kulawika. Szybciej celowniki ustawił Śląsk. W 23 minucie gola zdobył Dalibor Stewanowicz. Wiślacy odpowiedzieli 4 minuty później trafieniem Cezarego Wilka. Do przerwy więc remis 1-1. Początek drugiej połowy dla zespołu Stanisława Lewego. W 54 minucie prostopadłą piłkę wykorzystał Waldemar Sobota. Wisła 14 minut później doprowadziła do wyrównania, a autorem pięknego gola był Iwica Ilijew. Wynik spotkania jeszcze ładniejszym trafieniem ustalił na 10 minut przed końcowym gwizdkiem Sebastian Mila. Kapitan Śląska do bramki dołożył też 2 asysty. Decydujące pojedynki z Legią Warszawa o Krajowy Puchar rozegrane zostaną 2 i 8 maja. Pierwszy mecz we Wrocławiu, rewanż w Warszawie.